Hej, witam Was serdecznie z tej strony Hallak. Dzisiaj coś specjalnego. Kolega Damian przysłał mi tutaj bitewkę, jakże inną. Mieliśmy stalowe jaja w World of Tanks, a na konsolach mieli coś takiego, czyli HMS Tog. Togi, jak wiadomo, troszeczkę są podobne do kurczę, jakichś okrętów. No, można by je nazwać takimi, powiedzmy, monitorami rzecznymi. W sumie monitory rzeczne dosyć ciekawy temat, wypadałoby film o tym zrobić. Bardzo ciekawe jednostki. Ja pierwszy raz chyba zetknąłem się z nimi w nieśmiertelnej serii Żółtego Tygrysa. Kiedyś, dawno, dawno temu, w zamierzchłych czasach. A tutaj mamy wersję... wersję brytyjską, powiedzmy. Zobaczcie, że dodali im wodę. I całkiem nieźle się to prezentuje. O, ciekawe, co wam się bardziej by... O kurde, jakieś śruby. Ciekawe, co bardziej wam by się spodobało. Czy te stalowe kule, czy też może coś takiego, taka rozgrywka. No i zobaczymy, jak to tu wygląda. Jakieś takie potrójnie strzelające działo widać jest. Ja to oczywiście z filmu nagrywam. W 720 to tylko będziecie mieli i jakość obrazu może być kiepska, ale chodziło mi o to, żeby po prostu taką pamiątkę na kanale mieć po tym evencie 1 kwietnia. No dobra, zobaczymy, co tu kolega zrobi. Na razie coś nie za dużo jest, ale pierwsze strzały. No niestety, same ding-dongi. Ciekawe, jakie parametry tego działa. Dobra, tu boczkiem wystawiony. Czy wejdzie coś? Jest. Jeden strzał. Kolega się wycofuje delikatnie. Dobra. Będzie atak, będzie atak. Zobaczcie, że tutaj na konsolach troszeczkę mniej jest tych pojazdów. O, tutaj to okrętów. Trzeba było powiedzieć. No i będzie chyba pierwszy frag. Uwaga, uwaga. O, piękne ding-dongi. Uwaga. Oj, jest, jest, dobra. Pierwszy frag wpadł. Kolega troszeczkę oberwał i idziemy dalej. Tym tropem. Tutaj dwa strzały weszły. Wow. No to są monitory w takim razie. Takie ding-dongi. Kolega w przód wali, jak widzicie, przebija. A ci, kurczę, po boku gdzieś, nie wiadomo czemu. Teraz od twoich tutaj by dostał. Oj, to pięknie weszło. No i teraz nareszcie trafił normalnie kolega ten z przeciwnej drużyny. I uwaga. No, prawie że nie trafił. I teraz będzie chyba wykończenie. Totalne, uwaga, jest. Jest frag. Swoją drogą chciałbym, żeby kiedyś event w WoCie polegał nie na zrobieniu jakiegoś dodatkowego trybu, można powiedzieć. Tak jak teraz wymyślili jakieś jaja, czy tutaj jakieś pływające czołgi. Tylko na przykład zmodyfikować w pewnym stopniu World of Tanks. Na przykład, bo ja wiem, grawitację. Wyobraźcie to sobie. Nagle czterokrotnie lepsza, mniejsza, przepraszam, grawitacja. Wyobrażacie to sobie? To by było coś. I takie bitwy, jeden tryb. Mi się wydaje, że mogłoby być... no, nawet ciekawsze. Dobra, tutaj side-scrapik prawie, że boczkiem. I tyłem. Ale kolega już ma dwa fragi. Zobaczymy, co będzie więcej. Dwa fragi to jest... połowa zniszczonych w tym momencie pojazdów. No zobaczymy, czy teraz mu się przeładuje i czy będzie kolejny frag. O, niestety chyba nie trafił. O, tutaj w ogóle na niego nie patrzy. Chyba będzie wykończenie za chwilę. Tak jest, dupsko za stówkę. I zostały dwa togi przeciwnikowi. Tamten jeden już obrywa. A tutaj coś czuję, że ten zielony przegra. Oj, chyba tak, bo tamten więcej ma jednak hapsa. Teraz troszeczkę mu to umniejszyło.
i czy będzie ratunek. Jest! Przeżył zielony. Dobra. 4 fragi w tym momencie. Całkiem nieźle. A tutaj kolega, ja nie wiem ile ma życia, ale lepiej nie pukać w niego. Koniec bitwy. To jest zwycięstwo. Patrzmy jakie wyniki. Okej, są jakieś odznaczenia. Pierwsze miejsce w teamie. No tak to wyglądało. Niech to będzie jakaś tam pamiątka. Niech ten tok... O kurcze! Zobaczcie, jak bazał botów, kurde. Normalnie, jakiś podwyższony basenik jeszcze. Całkiem ciekawie to wygląda akurat. Taka modyfikacja garażu. Dobra. Mam nadzieję, że wam się podobało. Taka pamiąteczka będzie. Żegnam się z wami. Dzięki jeszcze raz za przesłanie filmu i do usłyszenia. No, kolega, widzę, wyekspione, ma tu już dychy. No, ładnie. Dobra, to tyle.